I zadać trzy pytania odnośnie zbliżających się wyborów? Możecie. No tak, kiedy są wybory? 25. Teraz na jaką instytucję będziemy głosować? Członków jakiej instytucji? Do Sejmu. Wybory do Sejmu. Tak, do i jeszcze jakie są kandydaci? Czy jacy są kandydaci? No nie, tak ogólnie. Czy jakie partie? No. No to partie wiadomo. PiS, PO, PSL, Zjednoczona Prawica, no to PiS, dobra, czekajcie, to jeszcze jest tak, ta Petru i Zjednoczona Lewica. Dziękujemy. No i Kukiza jest jeszcze, nie? Dziękujemy. Zespołu Szkół Ekonomicznych, może pani zadać trzy pytania odnośnie? Na pewno na PiS nie. Ale nie, mi chodzi o ogólną wiedzę. Nie, nie mam głowy. Kiedy będą wybory? 25 października. Teraz drugie pytanie. Na jaką instytucję będziemy głosować? Na członków jakiej instytucji? Na skład parlamentu, czyli Sejmu i Senatu. I ostatnie pytanie. Jacy są kandydaci? Kiedy musi pani wymienić, a tak ogólnie? Ogólnie? Niektórzy nowi, niektóre stare twarze, jeżeli taka odpowiedź satysfakcjonuje. Niektórzy interesujący, inni absolutnie. Dziękujemy. Proszę bardzo. Pani zadać pytania odnośnie wyborów zbliżających się? Co chodzi? Czy mogłybyśmy się pani spytać, zadać trzy pytania odnośnie zbliżających się wyborów? No o co chodzi? To jest taki projekt. I tak, pytanie, czy wie pani, kiedy są wybory? Nie wiem. Jakie to będą wybory? Na jaką instytucję będziemy głosować? To znaczy, to będą chyba na posłów i senatorów, tak? No. I ostatnie pytanie. Kto kandyduje? Jakie? Nie musi pani wymienić, ale... PiS, PO i tak i wszystkie inne. Dziękujemy. Proszę.